Lekarz mówi do 90-letniego mężczyzny, że potrzebuje próbki nasienia. Proszę przynieść próbkę jutro, powiedział. Następnego dnia staruszek wraca ze słoikiem w ręku. Jest tak samo czysty i pusty jak poprzedniego dnia. Masz jakieś problemy? Pyta lekarz. Po chwili przerwy staruszek odpowiada: wie pan, gdy wróciłem do domu, od razu próbowałem. Najpierw prawą ręką, potem lewą. Nic. Potem poprosiłem żonę o pomoc. Ona też próbowała. Lewą ręką, prawą ręką, ustami. Nawet pod pachę wsadziła. Nic. Zawołaliśmy naszą znajomą z ulicy, która czasami nam pomaga, bo już jesteśmy w podeszłym wieku i ona też próbowała lewą, prawą ręką. Chwileczkę, mówi lekarz. Poprosił pan swoją sąsiadkę o pomoc? Tak, ale żadnemu z nas nie udało się otworzyć tego słoika.